Pani Ilona, jakich argumentów musiała użyć Ewa Kasprzyk, żeby przekonać panią do napisania kolejnej części kultowej komedii? Musiała zwrócić mi uwagę na to, że ludzie uczą się na pamięć tych tekstów, znają je, powtarzają, a potem jeszcze chyba Tadeusz Lampka, który jest współproducentem razem ze mną filmu, policzył, ile było w ostatnich latach emisji Kogla, Mogla i Galimatiasu we wszystkich stacjach telewizyjnych i pomyślałam sobie, kurczę, to może rzeczywiście coś w tym jest, że warto może ten temat pociągnąć, choć oczywiście drugą stroną medalu jest to, że im więcej takich fanów tych poprzednich części, tym większy lęk przed zrobieniem kontynuacji, bo oczekiwania są wielkie, więc też i zawód może być wielki. No, mam nadzieję, że nie będzie. A czy w tych 30 latach kiedyś sama wpadła pani na pomysł, a może napiszę kolejną część, czy nie było takich myśli? Nie, kompletnie, bo powiem szczerze, że po zrobieniu tych filmów, zrobiliśmy jeszcze z Romanem Załuskim film Komedia Małżeńska, też z Ewą Kasprzyk i ze Zdzisławem Wardejnem również. I po tej komedii małżeńskiej nastąpiła taka zapaść właściwie w polskim filmie, bo to był czas przełomu, przejścia na już gospodarkę rynkową i polskie kino musiało się w tym odnaleźć. Więc od razu po tej drugiej części właściwie nie było nastroju na robienie filmów fabularnych, bo po prostu wszystko się zmieniało w naszym kraju. Później z kolei ja zaczęłam robić seriale. I przez ostatnich 20 lat przeszło. Gdzieś utopiłam się w tych serialach, w związku z tym robiłam oczywiście filmy po drodze, kilka filmów kinowych zrobiłam, ale zaczęliśmy modę filmem Nigdy w życiu na komedie romantyczne i tak potem szliśmy w tym kierunku. A to już wydawało mi się, że jest taką przeszłością i moją, i widzów, i kina. I dopiero potem zorientowałam się, że jednak to jest cały czas żywe, więc może rzeczywiście na tego typu film widzowie też czekają.